Dzisiaj bardziej serwisowo. Tak. Poradnik, jak windować mufę z portu w ramię. Pamiętajcie, smarujcie gwinty, bo się właśnie zapieka i później są takie cyrki. A to cyrk to zrobił Dartmoor. Bo on raczej od seryjnie nie był ruszany od złożenia. W Tajlandii. Żeby odkręcić stary suport, to Przemek musiał użyć swoich magicznych sił hydrauliczno, nie wiem jakich. I zobaczcie, metrowa rurka na przeduszkę, żeby odkręcić miskę. A wszystko przez to, że było nienasmarowane, gwint był suchy i się zapiekło. No, także... A możliwość gwintowania zawdzięczamy sklepowi Olympia Sport, w którym pracuję, który posiada gwintownik. Także to jedna sprawa, a druga sprawa, no właśnie. Paweł kupił sobie Foxa. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to, że coś mi puka. Są ukręcone śruby mocujące oś. I tutaj. Tak jest. Regulacja nie działa ani w jedną, ani w drugą. No po prostu dla mnie to jest śmiech na sali, jeżeli ktoś takie coś sprzedaje. Za taką kwotę miał być sprawny, a tu dupa. I tak się przeciągają właśnie filmiki z jazdy. No, kosztował, powiemy ile? Nie mówmy już. No, to nie mówimy. Nie róbmy siary spadającemu. Naprawdę, no Fox jest z wyglądu, no jedyne co to ma porysowane dolne golenie, ale nie spodziewałem się, że ludzie mogą robić coś takiego. Wysyłają niesprawny sprzęt i nie informują o tym. A tutaj moja nowa maszynka freeride'owa. Dokładny bike check będzie pewnie później. Ale tutaj macie pierwszy rzut oka na niego. Opona już zmieniona. Stara nadawała się jedynie na śmietnik. Zamówiony nowy Maxxis DHR 2K42A. W podwójnym oplocie mamy też nowy support z rama, seryjny również poszedł na śmietnik. No, tak jakbyście potrzebowali jakichś napraw w sklepie u nas, także to zapraszam na Gdańską 27 w Bydgoszczy, gdzie pracuję na serwisie i można wpaść z każdym problemem, jaką rzecz zrobimy, a przynajmniej postaramy się zrobić z rozbliżenia, ile tutaj zostało zebrane, ile aluminium zebrało. No. Cud, że w ogóle Przemek nie wykręcił gwintu z ramy razem z osią, bo znaczy się razem z miską, bo wtedy to już by nie było z czego zbierać tutaj. No czekaj. Wyczyszczę teraz ten gwintownik i jeszcze raz przejedziemy. Się młody urz, bo ja wiecznie żyć nie będę. Przemek zresztą też. Ale dobre światło w opalnie normalnie. No, gwint już poprawiliśmy, znaczy się ja poprawiłem. Paweł smaruje. Teraz gwint jest ładnie poprawiony i składa młody. Młody. Paweł, ale masz krzywe koło ty. Co to w ogóle jest ty? Ja nie wiem.
Nie no, żartowałem, wariaty, nie ma powietrza. Tam w jednym momencie to aż obciera o ramę prawie. Udało się założyć supportik. A. Nowa korba, nowa zębatka. No. Tak się prezentuje na razie, nowa maszyna. Niestety nie udało nam się złożyć, ponieważ ktoś, jakiś niemiły pan, raczył sprzedać uszkodzonego Foxa. Patrzcie teraz, poradnik dla takich, którzy nie mogą odkręcić właśnie supportu. Teraz rura około 80 cm. No i co? Jak się nie da, zakładamy klucz, dźwignia i jedziemy. W ten sposób Przemek odkręcił ogólny support. Udało się. Na szczęście nie wykręcił gwintu mufy, bo w jego przypadku to mógłby nawet złamać tego rudca. Przemek to jest talent wielki do wszystkiego. Światło Kashima. Kashima 1, Kashima 2, a Kashina w maju. With the best.